Fundacji Gram Press i magazynu Press. Witam Państwa bardzo serdecznie na jubileuszowej 20. edycji wręczenia nagród Gram Press Photo 2024. To jest największy konkurs o największej, już w tej chwili, tradycji, o najwyższej randze dzięki temu, jaki jest skład jurorski. Ten pomysł od samego początku, że przewodniczącym jury jest laureat World Press Photo z poprzedniego roku, jest czymś takim unikalnym. It's a great honor that the Grand Press Photo have this all variety of work. I believe in photography that maybe it could not change the world, but it can show us what we should do. It's really great that the Polish photographers come and trying to build the stories and tell the Polish international media what is happening right now. It's matter is they're still doing, risking their lives, and still continue their work. This is important. Moim zdaniem w ogóle rolą fotografa też jest opowiadanie tych historii, które są obok, tak? I wyszukiwanie ich, bo to jest najważniejsza rolą naszą, żeby zwracać uwagę. Wiele z tych zdjęć po prostu nie powinno powstać. Ale dziękujemy Wam, że macie siłę, wrażliwość, by te historie nam opowiedzieć. Fotograf poprzez swoje zdjęcia odkrywa przed nami różne barwy rzeczywistości, prowokuje do myślenia, do refleksji. Drodzy Państwo, 19 fotografii, nagrodę internautów za zdjęcie 20-lecia otrzymuje Jakub Szymczuk. Bardzo się cieszę, że jest ten konkurs, bo to jest takie zbiorowe dzieło, opowiadanie historii, która jest nam bliska. Fotografie oceniają tak naprawdę ci odbiorcy tej fotografii, ale nie tylko fachowcy, nie tylko jurorzy, zawodowcy, ale również odbiorcy, bo tak naprawdę opowiadamy te historie dla naszych odbiorców. Wygrana na pewno dawałaby możliwość rozmowy o nowotworach mózgu, mogłaby pomóc otworzyć jakieś drzwi, bo jednak temat jest mało znany, a dotyka codziennie wiele osób. Ja chciałem obiecać, że na pewno w TVN24 pomożemy laureatce, żeby o tym opowiedziała. Nagroda, którą przyznało mi jury, jest ważna dla mnie w kontekście jakby mojej fotograficznej pracy. Natomiast ta nagroda, którą otrzymałam od internautów, ma no dużo większy taki emocjonalny wydźwięk, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób, które cierpią na chorobę nowotworową, to właśnie one głosowały na to zdjęcie i jestem im za to bardzo wdzięczna. Nie ukrywam, że jest to duża radość dla mnie osobiście, że mogę wręczyć tak ważną dla branży mediów nagrodę w imieniu oczywiście pani prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. To jest bardzo ważne, że pokazujemy te wszystkie zdjęcia pokazujące, co nam grozi, bo Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy zadbać o nią z uwagi na przyszłe pokolenia. To nie jest tak naprawdę zdjęcie przyrodnicze. Tylko gdzieś, może będzie duże słowo, ale taka, nazwijmy to, pochwała dobrego rzemieślnictwa, tego, że będąc fotoreporterem potrafisz znaleźć rzecz czy jakieś wydarzenie, które właśnie w tym momencie się odbywa i wyciągnąć z niego po prostu, jak się okazało, całkiem niezłą klatkę. Bardzo Państwu dziękuję za Waszą wrażliwość i prawdę. Jesteśmy wszędzie, gdzie są twórcy i dlatego nie mogą nas tutaj zabraknąć. Szukaliśmy najważniejszych i najlepszych zdjęć. Te elementy zbudowania obrazu, to jest jedno, z drugiej oddziaływania tego obrazu na odbiorcę, one były najważniejsze. Na trzecim miejscu był temat. Zdjęcie pochodzi z festiwalu Dźwięki Dolomitów. I to jest taki festiwal, w którym muzyka wychodzi z sal i właśnie można ją zobaczyć w zupełnie innych okolicznościach. Jak sobie patrzę na jury i na przewodniczącego, na Evgena i na jego robotę, którą znam i śledzę od dłuższego czasu, to czuję ciary, które teraz przychodzą i rządu przewodniczącym tego jury, które to przyznało, fajnie, ekstra. No.
Jubileuszowa gala Grand Prix Photo jest w moim przekonaniu doskonałą okazją, przede wszystkim do radości, nawet jeżeli te zdjęcia są przejmujące i noszą w sobie ogromne negatywne konotacje związane z wojną czy kryzysem. Dlaczego do radości? Dlatego, że jest to spotkanie, które nie jest triumfem konkretnej grupy osób i konkretnych wygranych. To jest triumf fotografii w ogóle. Grand Prix to jest przede wszystkim ogromne wyróżnienie i nagroda, którą chciałem tak naprawdę od początku mojej przygody. To, co sprawia, że książka jest dobra, lepsza, gorsza, to jest cała masa różnych elementów. Zwycięzcą w kategorii Photo Book of the Year 2023 zostaje Bartek Warzecha. To nie jest książka o Krecie. Ta Kreta tam się pojawia, ona tam jest obecna, ale to jest pretekst tylko do opowieści, którą chyba też każdy sobie może dopowiedzieć na własny sposób. Postanowiliśmy w tym roku sprawdzić, kto przez te wszystkie lata w tym naszym konkursie był najczęściej nagradzany, czyli kto najczęściej pojawił się na tej scenie i w ten sposób wyłonić fotografa 20-lecia naszego konkursu. No jak żeby inaczej, Wojciech Grzędziński. Fotografia dzisiaj, zwłaszcza którą oglądaliśmy te wszystkie konkursowe prace, niosła niesamowity ładunek emocjonalny. Niestety świat się bardzo brutalizuje i na ten uśmiech czasem nie ma miejsca, ale życzylibyśmy sobie, żeby ten świat, fotografia ewoluowała w tą stronę, żeby jak najwięcej uśmiechu było. The work, what we saw and what we choose, it bring us emotions. Make us feel and make us react. And thank you for doing this. The winner of Grand Prix Photo, Wojciech Grzędziński. To jest tak, że ja fotografuję to, co mnie porusza, bądź wkurza, bądź coś, co zwraca moją uwagę. I to są bardzo ciężkie sytuacje, w których się fotografuję, ale mam takie poczucie i z tego się bardzo cieszę, że te historie dzięki konkursowi dalej będą żyły i mam nadzieję, że zmuszą do refleksji.